Rozmowa niezależna jest jak sobola. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest dr Teresa Pochwic. Kłaniam się, dzień dobry. Po pierwsze pisarka, dziennikarka, blogerka również, nauczyciel akademicki, rada, obywatelska rada etyki mediów, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, człowiek instytucja, działaczka opozycyjna i tak dalej. Teresa, zostałaś miesiąc temu przez Gazetę Wyborczą oskarżona o to, że dostajesz jako dziennikarz pieniądze z PiS-u, pieniądze z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym Cię prosić, żebyś w miarę w żołnierskich, krótkich, ale jednak wyczerpujących słowach, bo traktuje Cię jako ofiarę medialnej przemocy, opisała, jakie były dalsze losy tego kłamstwa. No, nie zostałam oskarżona. To był artykuł, na co PiS i PO wydają pieniądze. No i między innymi na mnie wydają po parę tysięcy złotych, tak w takiej tabelce tam było. Ja bardzo się tym przejęłam, ponieważ nie dostaję odpis po parę tysięcy złotych, ani nawet paru tysięcy złotych też nie dostaję i nie dostawałam. Natomiast zażądałam odszczekania. Gazeta Wyborcza wydrukowała z mojego oświadczenia najważniejsze dwa zdania, że nigdy nie dostawałam żadnych pieniędzy od PiS, że owszem, raz sprzedałam PiS-owi prawa autorskie do raportu, który opracowałam parę lat temu. Raport na temat wolności słowa. Raport o wolności słowa, tak. Już po napisaniu, opublikowaniu. Znaczy, przepraszam, sekwencja wydarzeń była taka, że najpierw ty przygotowywałaś ten raport. Nie dla PiS-u wcale. Nie. Przygotowałaś ten raport i jak każda... Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Jak każda inna partia, która mogła sobie ten raport zamówić i prawa autorskie kupić, akurat Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ było im to potrzebne, zamówiło i tak dalej. Co jest istotne, dopiero w miesiąc potem zostałam powołana przez kolegów do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Czyli Polskich. Czyli nie zasiadałaś wtedy w zarządzie? To też jest tak, przepraszam bardzo, to wszystko jest ważne, bo to są niby drobne szczegóły, jest. Ale to jest istotne, bo byłaś oskarżana o to, że jako dziennikarz jesteś finansowana przez partię, jako członek Zarządu Głównego. Jestem finansowana przez partię polityczną. No więc ja zażądałam tego odszczekania i Wyborcza bardzo... I oni tylko to sprostowanie wyjęte z swojego tekstu? Tak. Coś jeszcze? Nie, nic więcej. Na czwartej stronie, bardzo przyzwoicie, naprawdę na dole maczkiem, ale w bardzo dobrym miejscu. Odwróconym drukiem? Nie, żartuję. No, zostałam usatysfakcjonowana w tej mierze. Natomiast zanim jeszcze oni to wydrukowali, natychmiast zarząd oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich... Tam jest taki ptak, który własne gniazdo kala, który się nazywa dżentelmen Cydejko, szef tego oddziału warszawskiego, tak? Przeprowadził głosowanie nad apelem wzywającym Krzysztofa Skowrońskiego, który miał swoją sprawę finansową i mnie do ustąpienia z zarządu głównego jako rujnujących wizerunek SDP przez to, że jesteśmy finansowani przez partię polityczną. Zrobił ten apel w dzień po artykule, w dzień czy dwa, nie dzwoniąc do nas, nic nie wyjaśniając, nie pytając, czy to prawda. Z zachowaniem wszystkich standardów dziennikarskich. Tak, wszystkich obowiązujących, tak, przemyśle, pogardy. Rzetelność, odpowiedzialność, tak. Oddzielenie opinii od komentarza i zbieranie informacji, danie głosu zawiesił dwóm ten stronom. Zawiesił ten apel w internecie, tak? Tak jest, zawiesił to na stronie oddziału warszawskiego. I pod tym apelem kilkanaście osób wpisało się. To coś niebywałe, przepraszam, bo ty jesteś członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a Cydejko to szef oddziału warszawskiego dziennikarzy polskich. Mojego macierzystego oddziału, przecież ja jestem członkiem oddziału warszawskiego, prawda? No rozumiem. Zawiesił to, ja tam prosiłam kilkakrotnie o zdjęcie tego. No, wyjaśniono mi, że mają prawo żądać ustąpienia, więc ja... Przyznaję, oni mają prawo żądać ustąpienia mnie z jakiegokolwiek powodu, albo i bez, natomiast nie za pomocą zniesławiania mnie. No i minęło trochę czasu. Przepraszam, ale ty mówiłaś, informowałaś, że te zarzuty są kłamliwe. Ja tłumaczyłaś, na czym polega. Następnego dnia wydałam oświadczenie, wysłałam im, wysłałam mu tą skan tego z Gazety Wyborczej. Tak. Napisałam osobny tekst na blogu, w swoim blogu, na stronie głównej Stowarzyszenia Dziennikarzy, wyjaśniając to wszystko.
I no, żądając od niego po prostu usunięcia całego tego pasusu, który mnie dotyczył, ale to w ogóle absolutnie niczym, nic tutaj nie wzruszony był. No i wtedy się zaczęło, komentatorzy, różne portale, różne radia. Tak, to się potem multiplikuje. Tak, to się po prostu multiplikuje w bardzo wielu miejscach. Następnie Cydejko udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w którym mówił właśnie, że przestaliśmy zachowywać standardy. No ja się cieszę, że on się do tego przyznał, ale niech on mnie tym nie obejmuje. I udzielił też wywiadu wirtualnym mediom, gdzie dokładnie wytłumaczył, że my jesteśmy ze Skowrońskimi partyjnymi dziennikarzami, którzy wprowadzają program partyjny do SDP. Różne starsze panie wpisywały się pod spodem na portalu oddziału warszawskiego, że no to wszystko jest niedopuszczalne, prawda? No jaki to wielki skandal i tak dalej. Jest to ogromny skandal, tak. No i mnie to bardzo się nie podobało oczywiście, było to dla mnie bardzo przykre, czułam się zniesławiona, czułam, że naruszona jest moja reputacja jako w ogóle. Przypomnijmy, że na podstawie kłamliwych zarzutów, które Gazeta Wyborcza czy omyłki, podała, powiedzmy, że omyłki nie sprawdzając również, bo ja rozumiem, że Wyborcza też się wcześniej nie dzwoniła przed opublikowaniem tego. Nie dzwoniła, po prostu tak sobie umieściła mnie wśród osób, które właśnie dostają jakieś pieniądze. I w końcu napisałam do szefa mojego macierzystego oddziału stowarzyszenia, czyli pana Cydejki, napisałam wezwanie przedsądowe za pomocą adwokata, którego wynajęłam. I na to on 2 dni temu przeprosił mnie, opublikował, usunął te wszystkie, a jeszcze po drodze na petycja.pl zorganizował petycję do członków oddziału warszawskiego, wzywającą o wezwanie nas do ustąpienia. No tak, bo jesteśmy ludźmi bez honoru, jak możecie i tak dalej, jest, i tak dalej. Tak jest, ciągle rujnujemy i tak dalej. Ja przepraszam bardzo, to jest istotne to wszystko, co opowiadasz, bo to opisuje pewnego rodzaju mechanizm, który jest charakterystyczny generalnie dla tej Polski Tuska. To nie chodzi tylko o twoją Krzysztofa Skorzeńskiego sprawę, ale w taki sposób się ludzi właśnie wykańcza i niszczy przy pomocy takich kłamliwych zarzutów, bo to później tam za parę lat gdzieś małym drukiem będzie odwołane, ale na razie... Tak jest. Adwokat powiedział mi, że to może potrwać 7 lat, ale ja jestem cierpliwa, 7 czy 9, wszystko jedno, kiedyś to nastąpi. Czyli Cydejko się wycofał, tak? Cydejko się częściowo wycofał. Napisał coś takiego, co się nazywa przeproszenie Teresy Bochwic, po czym napisał różne publicystyczne rozważania, co jest finansowaniem, co nie jest finansowaniem i tak dalej, i że jakieś były sugestie, które można było źle zrozumieć i tak dalej. No i jest tam jedno zdanie na końcu tego tekstu, że przepraszam, nie miał złych intencji. No, intencje nie wiem, jakie miał, natomiast wiedział już doskonale, znał moje oświadczenia, znał mój tekst, znał moje wyjaśnienia. Ten apel o nasze ustąpienie ze Skowrońskim trzymał przez miesiąc. Ponad miesiąc nawet trzymał na stronie. Więc to nie jest tak, że on się pochopnie, że się pospieszył i tak. Ciekawa jest sprawa moim zdaniem zarządu warszawskiego, ponieważ zarząd warszawski głosował jednomyślnie za tym z 2 wyjątkami Wojtka Reszczyńskiego i Joasi Lichockiej, którzy napisali w tej sprawie osobne oświadczenia. Żadna z tych osób, przecież zawodowych dziennikarzy, nie zadała pytania, czy to jest prawda. Jest jedno doniesienie prasowe. Czy to wszystko w ogóle jest prawda? Czy rozmawialiśmy już z tymi osobami? No bo przecież w końcu żądają również ustąpienia prezesa stowarzyszenia, prawda? Nie, no jak ktoś Wyborcza napisze, to musi być prawda. To jest na tej zasadzie. No właśnie, sądy też czasami tak uważają. I to wszystko jednak dosyć niesłychane. Drugi członek zarządu, pan Bartosz Ławski, no, wtórował w różnych komentarzach, oj tam wzięła 100 tysięcy, czy wzięła 1000 złotych, co za różne, jakieś takie po prostu w tym stylu komentarze. Chociaż jest to też członek zarządu mojej macierzystej organizacji, który wypadałoby jako dziennikarz, żeby się też do mnie zwrócił, a nie obsmarowywał mnie jeszcze po jakichś różnych blogach. Gdybym ja tego wszystkiego nie znał, to ja bym ci za chwilę przerywał, że to niesłychane, że to nieprawdopodobne, że to niemożliwe, ale wiem, że to jest możliwe. To jest możliwe i to się dzieje.
Tylko się zastanawiam, jak to zatrzymać. On również tolerował, mówię o panu Ławskim, na jego blogu jakiś pan wpisał się, te prawackie mordy, takie jak Bochwic i Czabański, one wszelkimi metodami dążą do władzy i tak dalej. Nie dadzą. Ja przypominam państwu, że wszystko się odbywało na podstawie kłamliwego zarzutu, który nie miał nic wspólnego z prawdą. Tak jest. Ani pół przecinka tam nie było tak prawdziwe, jest. Nic. I to wszystko się kontynuowało do dnia wczorajszego, kiedy ja nie przyjęłam tych przeprosin. Poprosiłam, żeby wydrukować przeproszenie mnie w takiej formie, w jakiej ja zaproponowałam, mój adwokat zaproponował formę, żeby dał ogłoszenie CDIKO do Rzeczpospolitej, do Gazety Wyborczej z tymi przeprosinami i żeby po prostu na różnych portalach, gdzie to wszystko i dopiero się, na to przedsądowe wirtualne media i wtedy wezwanie on jakkolwiek zareagował. W ogóle zareagował tam. No tym takim trochę przeproszeniem, prawda? Powiedz mi rzecz następującą. Jak ty sobie wyobrażasz coś takiego, że zakładam, że to się w końcu stanie, Platforma Obywatelska, miłościwie panująca partia miłości, odejdzie w niebyt, straci władzę, już nigdy nie powróci. Nie mówmy hop. Nie, spokojnie. Miejmy nadzieję. Polska się zmieni i co dalej? Czy jest możliwe, ja przepraszam najmocniej, ale zaraz ci powiem, dlaczego o to pytam, nie chcę cię zdenerwować. Czy jest możliwe porozumienie z tymi ludźmi? Tutaj myślę o naszych tak zwanych przyjaciołach, koleżankach, kolegach, dziennikarzach. Czy jest możliwe jakiekolwiek pojednanie z nimi, z tymi ludźmi, którzy tak się udzielają w tym, co nazywamy przemysłem pogardy i nie mają w zasadzie, mam wrażenie, żadnych hamulców już? No, częściowo wynika to z tego, że to są ludzie, którzy w PRL-u również byli dziennikarzami i tam chyba były takie zwyczaje. Tam były takie zwyczaje, że trzeba było być funkcjonariuszem, a nie dziennikarzem. Myślę, że niektórym to trochę zostało. A jeżeli nawet są młodsi, to jakoś nabrali tych zwyczajów, nie wiem, czy od rodziców, czy od starszych kolegów. W każdym razie ja bym nie lekceważyła tego wątku. To jest taki zwyczaj, że równo razem teraz atakujemy, prawda? Jeszcze od czasów stalinowskich, bo tam wpisy były osób, które jeszcze może nawet się otarły o lata stalinowskie, kiedy się robiło różne nagonki. Po prostu umieją robić nagonki. Umieją, lubią, chcą. Ja też właśnie czytałam z pewnym zażenowaniem te niesłychanie wysokie standardy wymagane ode mnie, od Skowrońskiego, od różnych osób, prawda, coraz bardziej śrubowane, kiedy to podpisywały osoby, które naprawdę mają z czasów PRL-u dużo za uszami i siedziałyby cicho po prostu. No dobrze, ale czy jest możliwe porozumienie z nimi? Dlatego, że odzywają się takie myślę, głosy, że... Myślę, że z niektórymi nie, ale cóż, stowarzyszenie, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, no jest to duża organizacja. Każdy może tam znaleźć dla siebie jakąś działkę. Natomiast pomysł atakowania poszczególnych osób jeszcze na podstawie kłamliwych, no jest dosyć... Proszę, to inaczej przecież zapytam. Będzie dobrze. Zjazd, ja można rozumiem, co chcesz nie powiedzieć. Wybrać. Zapytam inaczej. Czy ty w ogóle rozważasz coś takiego, żeby zafunkcjonowało w Polsce znowu takie coś jak zakaz wykonywania zawodu, jeżeli chodzi o dziennikarza? Niemożliwe? Wykonywania zawodu? No, to mi się bardzo źle kojarzy. Ja wiem, mi się to też nie najlepiej kojarzy, ale czy można zostawić to w taki sposób, że... No dobrze, był okres błędów i wypaczeń ekipy Donalda Tuska i w tym okresie my przez chwilę straciliśmy orientację i dlatego robiliśmy to wszystko. No przecież tak nie jest. No chyba tak nie jest. Chyba tak nie jest. Ja muszę powiedzieć, że chwilami czuję się w takim rozkroku trochę, kiedy cały czas walczymy o zniesienie paragrafu 212 z kodeksu karnego, żeby dziennikarze nie byli karani za to, co mówią i piszą. W związku z czym pozostaje tylko droga cywilna. Byłem karany z tego artykułu, wiem, o czym pani do mnie mówi. Właśnie, a no właśnie. Natomiast tak sobie myślę, że może dobrze, że jeszcze on jest zniesiony, bo kto wie, czy nie będzie potrzebny. Czy się nie przyda. Chociaż ja jestem przeciwna temu artykułowi, tak. Ale to nie jest prawda, że my mamy równe prawa, że możemy wszędzie na równych prawach polemizować, dawać odpór i tak dalej. To nie jest prawda. Ja mogę to robić na jakichś pokątnych blogach, w Gazecie Polskiej Codziennej, ewentualnie
Nie wiem, co możemy robić na jakimś wąziutkim marginesie. Na wąskim marginesie, który może nawet w jakimś momencie jest odrobinkę szerszy, ale przecież nie ma mowy o tym, żeby wejść do prawdziwej telewizji, do prawdziwego radia ze swoimi racjami, prawda? Dopóki się nie ma swobody udziału w mediach publicznych przede wszystkim, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tam jest jeszcze jedna rzecz. To jest robione na zimno, to jest robione z rozumysłem, bo gdyby tak nie było, to już ta wyborcza by zadzwoniła i zapytała, że mamy taką informację, iż pani otrzymała pieniądze, co pani na to, czy to prawda i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego się nie odbywa. Więc dlatego ja mówię, że to jest robione na zimno cynicznie. Ponieważ twoja przeszłość mnie do tego upoważnia, to chciałbym zapytać o akcję Ratuj Maluchy, bo tutaj będziemy mieli za chwilę problem z tym referendum polegający na tym, co tu zrobić, żeby do tego referendum pod hasłem Ratuj Maluchy nie dopuścić. Czy twoim zdaniem dzieci, te 6-letnie dzieci, pytam autorkę książki o lęku dziecięcym, mogą pójść do szkoły w tych warunkach, jakie one są? Tak jak ja się uczyłam tego, to nie powinny pójść do szkoły, do obowiązku. Mogą być oczywiście w przedszkolu przez kilka lat, tak jak są. Mają swoje ciocie, są przyzwyczajone do dzieci, kochają te dzieci, dojrzewają do szkoły. Całe wieki uważało się, już nie mówię o Piaście Kołodzieju, który Ziemowita strzygł właśnie, kiedy on skończył 7 lat. Ale zawsze się uważało, że dziecko musi skończyć 7 lat, żeby móc już od niego wymagać rozstania z takim ciepłem, zabawą, spacerkiem, prawda, jedzonkiem, z czymś takim, znaczy, żeby że to już jest mogło, ta cezura, te 7 że lat, że można oczywiście jakiś tam rodzaj bezpieczeństwa dzieci mu zabrać. Tak, 6-latki to zupełnie co innego panią niż 7-latki. Mamy panią minister, ona jest dużo groźniejsza niż czasy Piasta Kołodzieja i ona mówi, że te warunki są... No tak, ale to chyba chodzi tylko o to, żeby te dzieci wcześniej poszły do pracy, żeby szybciej ratować ZUS-y. No ja powinnam się cieszyć, no bo będzie miał kto będziesz pracować. Beneficjentką, tak? Będę beneficjentką tego, ale bardzo mi jest żal tych dzieci. Mój wnuk poszedł do zerówki szkolnej w wieku 6,5 lat i naprawdę skończyło się to bardzo nieprzyjemnie, w końcu nauką w domu, takimi z bardzo dla niego ciężkimi sytuacjami, płaczami, rozpaczami, miesiącami. To nie to, że tam dziecko się przyzwyczai. Przedszkole doskonale znosił, znakomicie w nim funkcjonował. To było za wcześnie. Ale widzisz, takich ludzi jak ty, tacy ludzie jak ty nie są pytani przez Donalda Tuska o to, tylko takie ludzie jak ty się nie pyta, tylko się pyta supermianie. No. Parlament wybieramy, jest na tej podstawie rząd. Oni mają nam służyć tak, żeby było najlepiej dla naszych dzieci i dla nas. No gdzie to jest? No właśnie, to jest na wiejskiej. Władza już się po 45 roku przyzwyczaiła, że rządzi narodem. I nie zwraca uwagi na to, co ten naród o tym myśli. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w tej sprawie, żeby to wszystko się wyjaśniło jak najszybciej. I żeby już nigdy więcej nie śmiał tak się potraktować. Dziękuję bardzo. Teresa Bokwic była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Państwu.